Za oknami jeszcze jesienne słońce, a na termometrach w dzień 20 stopni. Tak było dziś. Jednak schroniska dla bezdomnych już szykują się do zimy. Potrzebne są leki, materace, ubrania, pieniądze i żywność. Justyna Butryn. Po ogrodach się spało, to po gdzieś po klatkach tego takiego. To było ciężko, naprawdę. Kilka stopni powyżej zera i uśpiona czujność. Jesienią łatwo o wychłodzenie. Towarzystwo Świętego Brata Alberta rocznie pomaga 3 tysiącom bezdomnych, prowadząc noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. By nie dać się zaskoczyć zimie, już zaczęto przygotowania. Ruszyła zbiórka pieniędzy. Koszty utrzymania jednej placówki, jeśli chodzi właśnie o zapewnienie ciepła w tym miejscu, to jest około 6 tysięcy złotych miesięcznie. Takich placówek prowadzimy w okresie jesienno-zimowym 5. Z pomocy schroniska korzysta pan Zygmunt, który po śmierci żony trafił na ulicę. Dzisiaj ma swój warsztat. Wszystkie roboty, można powiedzieć, co krowi mi zleci, to wykonuję. Także, czy hydraulika, czy koszenie, czy tam jakaś naprawa, czy coś sprzęt, czy nie, to po prostu umiem to robić i tym się zajmuję najwięcej. Konieczny jest zakup materaców. Koszt jednego to ponad 200 zł. Potrzebnych jest kilkaset. Zbierane są też środki czystości i jedzenie. Schronisko chce skorzystać z ustawy mającej przeciwdziałać marnowaniu żywności. Szukamy już kontaktów ze sklepami, które gotowe byłyby z nami podpisać taką umowę na przekazywanie żywności jeszcze w terminie, w dacie ważności. Z takich produktów dobry użytek robi pan Tadeusz, pracujący w kuchni. Jak mówi, na mrozy najlepsza jest zupa. Najbardziej jest kaloryczna, bo jest, nie, dodajemy dużo mięsa. To po prostu jest tak, było pierwsze i drugie danie w jednym. Aby zebrać pieniądze, stworzono specjalny punkt dobroczynny przy ulicy Wyszyńskiego. Tutaj można przynosić dary, które później inni odkupią za drobną opłatą. Pomagacz to jedyny charytatywny sklep we Wrocławiu, gdzie wolontariusze sprzedają ubrania tak, by pieniądze przeznaczyć na rzecz potrzebujących z Towarzystwa Świętego Brata Alberta. Potrzebni są też wolontariusze i remont pomieszczenia. Ponieważ ono jest nieogrzewane, są nieszczelne okna, jest duża wilgoć. Koszt remontu to 10 tysięcy złotych. Schronisku można pomóc osobiście bądź poprzez stronę internetową Towarzystwa. Wrocław, Justyna Butryn.